Witam ponownie, Adrian Stankowski w programie W Punkt. W wydaniu specjalnym łączymy się z Poznaniem, gdzie jest Piotr Lisiewicz. Tam trwa dzisiaj protest. Witam serdecznie, Piotrze. Witam cię, Adrianie, cześć. Ogromny tłum w Poznaniu. Poznań wrócił do manifestowania. Polskę obudził. To już 15. manifestacja w Poznaniu. Ile jest osób i no, dzisiaj to spotkanie jest na ulicy Serafitek, z tego co przeczytałem. Tam się odbywały protesty przeciwko no, temu napadowi na te media publiczne. Czy ten protest jest inny w jakimś sensie? No tłum jest ogromny, trudno to aż policzyć. Wrzucimy później filmiki na YouTube'a Telewizji Republika pokazujące przy okrzykach, jak wielki jest to tłum. Dzisiaj oczywiście dla nas, tak jak myślę dla wszystkich w Polsce, najważniejsza jest sprawa uwolnienia Mariusza i Maćka. Tutaj padło hasło wolność dla Mariusza, wolność dla Macieja, za kraty Tuska, rudego złodzieja. W ten sposób Poznań, Wielkopolska reagują na to, co się dzieje. To jest najważniejsza sprawa. Rozmawialiśmy tutaj o tym, że w Polsce tak naprawdę dokonano zamachu stanu. Niektórzy mówią, za Jaruzela to może był zamach stanu, stan wojenny, ale dzisiaj co tam rządził Tusk, dalej rządzi Tusk. No, za Jaruzelskiego też było tak, że rządził Jaruzelski i dalej po 13 grudnia rządził Jaruzelski, tylko że rządził już w kompletnie innych warunkach. Jakby złamano umowę społeczną, która mówiła, że może istnieć wolny związek zawodowy. Dzisiaj też złamano umowę, którą na początku kulawej transformacji zawarliśmy, że nie zamykamy ludzi za poglądy do więzienia, że przestrzegamy w elementarny sposób prawa, konstytucji, że oczywiście każdy ciągnie w swoją stronę, politycy się różnią, ale nie ma więźniów politycznych, nie ma drastycznego i otwartego łamania prawa. A tak stało się teraz. Ja może poproszę parę osób tutaj z tłumu, bo ten tłum to jest coś rodzaju takiego wolnościowego bardzo sejmikowania o tym wszystkim, co my wszyscy o tym myślimy. Mamy tutaj panią, która jest problemem Tuska. Może panią poprosimy. Tak. Pani jest problemem Tuska, proszę tak, pokazać. Identyfikuje się zupełnie tak jak ja. Ponad 7 milionów. Chcę dzisiaj wykrzyczeć, panie Tusk, jestem pana problemem, owszem. Jestem problemem Tuska. Pani Natasza przychodzi tutaj na tę manifestację od dawna i przyniosła taką ciekawostkę, którą częstowała, żeby te ciężkie czasy nam osłodzić. To są tak zwane krówki antyplatformówki. To znaczy krówki z jakim napisem? Poznań wolno od platformy. Pan premier Tusk dopuścił się tyle bezeceństw aktualnie, że chcemy zapowiedzieć początek końca Platformy Obywatelskiej i zaczynamy to na słodko w Poznaniu. Poznań wolno od Platformy, żegnamy. Pożegnanie Platformy w Poznaniu. Poznań wolno od Platformy. Bardzo, bardzo ważne te wszystkie hasła. Są wśród nas ludzie, którzy, i to jest ważne, bo my słyszeliśmy taką bezczelną wypowiedź pani wiceminister, która mówiła, że no jak ktoś nie chce jeść, to ma prawo nie jeść. Są wśród nas ludzie, którzy tą metodą walczyli z komuną, tą samą metodą, którą walczyli sowieccy dysydenci. Wieńczysław Nowacki, pierwszy polski hipis z lat 70., później działacz Rolniczej Solidarności, właśnie tą metodą walczył. Ja zapytam cię, jak jest, przyjemnie jest nie jeść, i co sądzisz o wypowiedzi pani minister? Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam. Chciałem powiedzieć, że byłem wielokrotnym więźniem politycznym i zawsze jak zostałem aresztowany, jak siedziałem w więzieniu, podejmowałem głodówkę i chciałem jasno powiedzieć, że należy się wielki szacunek
Mariuszowi Kamińskiemu, który tą głodówkę podjął, ponieważ jako więzień polityczny dzisiaj dla nas jest symbolem walki. Symbolem walki z więzienia. Symbolem walki, bo się nie poddaje. I to jest bardzo istotny argument, który wymaga ogromnego szacunku. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, szczególnie ojcowiznę w całym kraju. Cześć i chwała bohaterom! Bardzo... Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała w czasie tych naszych rozmów wychodzi, że takich ludzi, którzy mają taką historię, jest bardzo wielu. Czasami tamta strona mówi, a tutaj przychodzi dużo dziadków, dużo osób starszych. To takie bardzo specyficzne dziadki, bo to są te dziadki, które wywalczyły tej młodzieży niegdyś wolność. I takich ludzi, którzy mają taką historię, jest tutaj wiele. Jest z nami Zbyszek Czerwiński, który kiedyś w stanie wojennym był aresztowany i był takim kimś, kto doradzał również innym, w jaki sposób zachowywać się, kiedy ze strony niesprawiedliwej władzy to na nas przyjdzie. Ja jestem z młodzieży. Dla nas bardzo ważne, zawsze jak jest się w więzieniu, to, że gdzieś tam za murami są ludzie, którzy nas wspierają. Dlatego na każdym naszym proteście od momentu aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pamiętamy o nich, ponieważ to poczucie, że ktoś tam za murami jest, który z nimi się solidaryzuje, który ich wspiera, który pamięta, daje ogromną siłę. Także to poczucie w 1982 roku dawało mi ogromną siłę i to doświadczenie starałem się przekazać młodszym ludziom z konspiracji szkolnej, ucząc ich, jak mają się zachowywać, kiedy zostaną aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Także Mariusz, Maciej, trzymaj się. To bardzo ważne i piękne zdania wśród tych, które tutaj padają w Poznaniu. Wszyscy jesteśmy tam myślami, jesteśmy myślami w szczególności, bo podglądamy tą relację z Janem Krzysztofem Kelusem, który jest dla wielu z tego pokolenia symbolem wolności. Niech młodzież też trochę może posłucha Szosy E7, bo ballada o Szosie E7 w wykonaniu rapera Kękę na YouTubie to jest także coś wielkiego, kiedy opowiada o tych czasach i Jan Krzysztof Kelus wtedy śpiewał o tym, że do tego Radomia być może kiedyś jeszcze przyjdzie wrócić. Także właśnie dzisiaj to się stało i ludzi wolności, ludzi, którzy o wolność walczyli w różnych pokoleniach jest w tych miejscach, tych naszych codziennych manifestacji coraz więcej. Nasze hasła w Poznaniu tradycyjnie bywają i na poważnie, i na ostro, ale także na ironicznie, na wesoło, bo mamy odsłuchy od tamtej strony i wiemy, że hasła takie jak sam się zlikwiduj, Sienkiewicz, sam się zlikwiduj, bardzo, bardzo dotkliwe są dla tych, którzy na nowo postanowili wprowadzić w Polsce dyktaturę. Bardzo ci serdecznie dziękuję, Piotrze. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tam widać w tle, bo czuć gorącą atmosferę. Prawdę powiedziawszy, przypomniałeś tę balladę Szosa E7, Czerwony Radom, pamiętam siny jak zbite pałką ludzkie plecy. Byłem ostatnio w Radomiu i ta piosenka mi tak brzmiała w uszach przez całą drogę w tej i z powrotem. Nie myślałem, że dożyję takich czasów. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, zmieniamy temat. Prezydent Andrzej Duda jest w Davos na konferencji, takim spotkaniu możnych tego świata. Powiedział ważne słowa dotyczące rozwoju energetyki atomowej w Polsce. Zobaczmy ten materiał.